Cześć, kolejny dzień kawaliady w Warszawie i zaczęliśmy powolutku myśleć o wakacjach, bo zaczyna się robić ciepło. Dlatego jesteśmy przy stanowisku numer 37, a jest to siedziba firmy Equitandum, gdzie chcielibyśmy porozmawiać, jak najfajniej można spędzić swój urlop, wolny czas, wśród koni. Jest z nami Basia. Cześć Basiu. Dzień dobry. Basia pomoże Wam w kwestii wakacji, ale opowiedz nam na początku dokładnie coś o firmie. Czym się zajmujecie? Więc Equitandum to jest serwis rezerwacyjny dedykowany wyjazdom jeździeckim, więc to jest taki quasi booking, tylko że wyłącznie dla wyjazdów w pakietach, gdzie jest nocleg, wyżywienie i jazdy konne. Więc przeglądając ośrodki, które są u nas na stronie, każdy pakiet zawiera jakby tą całość, chyba że jest to rajd wielodniowy, no to wtedy wiadomo, że te noclegi są po drodze. Posługujemy się ośrodkami, które mamy na mapie, które już z nami współpracują. Zgłasza się coraz więcej, także bardzo się cieszymy, że nasza oferta się poszerza i będzie z czego wybierać na wyjazdy wakacyjne. A jak w ogóle wpadliście na pomysł takiej działalności? No to było moje własne doświadczenie, gdzie właśnie próbowałam zwiedzać Polskę jeżdżąc konno przy okazji. Jako moja pasja, no to chciałam to połączyć. I okazało się, że to nie jest takie proste, żeby znaleźć ośrodek, który ma fajny wyjazd na przykład na weekend za 2 tygodnie, bo akurat mam wolny czas i chciałabym go wykorzystać. No i teraz znaleźć odpowiednie miejsce, bo akurat chciałabym pojechać, nie wiem, na Jurę Krakowsko-Częstochowską i jeszcze sprawdzić, czy są takie wyjazdy weekendowe, co w tych wyjazdach weekendowych się zawiera. Bardzo łatwo jest wyjechać za granicę, gdzie można po prostu porównać te ośrodki w ramach jednego dostawcy, a w Polsce czegoś takiego nie ma. A mamy taki ładny kraj, mamy super konie, mamy ekstra tereny i dlaczego nie można by właśnie odpoczywać chociażby przez weekend? W tym momencie koncentrujemy się na współpracy z ośrodkami w Polsce, natomiast mamy już na przykład stajnię z Sycylii, która się do nas zgłosiła, więc jakby jesteśmy otwarci na zagranicę i też to jest gdzieś w planach przyszłości poszerzyć. Pewnie najpierw będzie nam zależało na tych krajach ościennych, bo w nich też jest trudno znaleźć wakacje w siodle. Na przykład w Czechach też nie jest to takie proste, a wiemy, że są fajne tereny i rajdy, też kilkudniowe robione, ale też i takie ośrodki, w których można po prostu pojechać niedaleko Pragi, więc połączyć zwiedzanie z jazdą konną, gdzie można nocować w jednym miejscu, jeść wszystkie posiłki, na przykład śniadania i kolacje, wyjechać do Pragi, pozwiedzać i tam zjeść obiad na jakiejś fajnej restauracji na Starówce, a następnego dnia pojechać w teren. No to jest idealne połączenie. Powiedz mi jeszcze, czy przygotowaliście jakieś fajne atrakcje na stoisku? Jak najbardziej. Mamy specjalny katalog promocyjny właśnie na Warszawę przygotowany, także zapraszam i zachęcam do przeglądania. Właśnie jest dostępny u nas na stoisku, jak również na naszym fanpage'u na Facebooku. Codziennie gramy od nowa. Jest konkurs, który ma codziennie nową edycję i codziennie do wygrania nasze koszulki, czapeczki i smaczki od końskiej cukierenki. Wow, super. W takim razie, moi drodzy, koniecznie wpadajcie na stanowisko Equitandum i pogadajcie z Basią. Cześć!